Polacy zarobią w bieżącym roku mniej niż się spodziewali na obligacjach skarbowych. Wszystko dlatego, że inflacja w Polsce nie przekroczy nawet celu inflacyjnego. Zgodnie z prognozami przygotowanymi przez Narodowy Bank Polski, w tym momencie w roku 2019 spodziewamy się inflacji na poziomie 2,2%. Jeszcze w listopadzie była dostępna prognoza, z której wynikało, że ten wzrost cen ma być na poziomie 3,2% średnio w 2019. Roku. A to jest ważne dla posiadaczy obligacji, bo spora część z nich kupuje obligacje indeksowane inflacją, czyli oprocentowanie tych papierów wartościowych zależy od tego, jaki wzrost cen odnotuje Główny Urząd Statystyczny. Ten niższy wzrost cen, spodziewany niższy wzrost cen w bieżącym roku oczywiście zawdzięczamy temu, że rząd zaproponował program dopłat do energii elektrycznej. Co za tym idzie, jeżeli nie zdrożeje energia elektryczna, to i ogólny poziom cen nie wzrośnie w bieżącym roku tak mocno, jak tego jeszcze niedawno można było się spodziewać. Ale jeżeli spojrzymy w ogóle na cały rynek obligacji skarbowych, to rok 2018 był dla nich rekordowy. Polacy kupili papierów skarbowych, tych detalicznych papierów skarbowych za kwotę prawie 13 miliardów złotych, to prawie dwa razy więcej niż w roku 2017, który i tak był rokiem rekordowym. Także faktycznie Polacy chętnie kupują papiery dłużne, bo są one bezpieczne i też można je nabywać praktycznie bez większych limitów. I tak najczęściej kupujemy papiery te raczej o krótszej zapadalności, dwuletnie czy trzymiesięczne. Na nich po potrąceniu podatku najprawdopodobniej realnie nie zarobimy, bo zysk będzie niższy niż nawet ta spodziewana na rok 2019 inflacja, no ale jest to oferta dla osób, którym nie chce się ciągle przeszukiwać promocyjnych ofert bankowych i co 2-3 miesiące przerzucać pieniądze z konta na konto i oni mogą faktycznie w sposób prosty kupić obligacje detaliczne, obligacje skarbowe, no i cieszyć się umiarkowanym, no ale jednak zyskiem. A tak jak powiedziałem, pod koniec 2018 roku większą popularnością cieszyły się te wspomniane obligacje indeksowane inflacją, czyli na przykład obligacje 4-letnie czy 10-letnie. W ich przypadku w pierwszym roku wiemy, ile zarobimy, a w kolejnych latach nasz zysk wyznaczany jest poprzez dodanie na przykład 1,5% do wskaźnika inflacji. I te papiery faktycznie pod koniec 2018 roku cieszyły się większą popularnością. Łącznie w całym roku sprzedano ich za prawie 4,5 miliarda złotych. Trzykrotnie większą popularnością cieszyły się te papiery 4-letnie niż 10-letnie. No ale to wszystko wynika z faktu, że po prostu Polacy chętnie inwestują pieniądze na krótszy okres. Najmniejszą popularnością cieszą się obligacje o zapadalności 6- i 12-letniej. One dają relatywnie wysoki zysk, nawet 3,2% w pierwszym roku, a później 2 punkty procentowe ponad inflację. No ale niestety są to obligacje, które są przeznaczone przede wszystkim dla, czy raczej w ogóle są przeznaczone dla beneficjentów programu 500+. Można je kupić tylko za te pieniądze, które dostanie się w ramach świadczenia wychowawczego. A więc trudno się dziwić, że te obligacje odpowiadają tylko za niewiele ponad 2 promile całej sprzedaży, a większość sprzedawanych obligacji kierowanych jest do osób starszych. W ogóle obligacje są popularne najbardziej wśród osób starszych w Polsce, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę średni wiek nabywcy obligacji, detalicznej obligacji skarbowej, to jest to prawie 60 lat, a 3/4 nabywców obligacji ma ponad 50 lat.